Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twoją nieskończoną dobroć i miłosierdzie. Wiemy, że pośród trudności i chorób możemy Ci zaufać w kwestii uzdrowienia i pocieszenia. Dziś zwracamy się do Ciebie, prosząc o objawienie się Twojej uzdrawiającej mocy w naszym życiu. Jesteś Bogiem, który uzdrawia, przywraca nam zdrowie i odnawia siły. Tak jak napisano w Izajaszu, rozdziale 53, wersecie 5. Ale On został zraniony za nasze przestępstwa i starty za nasze winy. Spadła na Niego kara naszego pokoju, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Panie, prosimy, aby ta prawda urzeczywistniła się dzisiaj w naszym życiu, abyśmy mogli odczuć Twój dotyk uzdrowienia i odnowienia. Niech każda komórka naszego ciała zostanie odnowiona i wzmocniona Twoją łaską i Twoją miłością. Panie Jezu, oddajemy Ci wszystkie nasze bóle, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Prosimy Cię, abyś dotknął nas swoją miłością i uzdrawiającą mocą. Niech wszelkie choroby zostaną usunięte z naszych ciał i umysłów, abyśmy doświadczyli pełni zdrowia, które pochodzi od Ciebie. Pomóż nam w pełni zaufać Twojemu doskonałemu planowi dla naszego życia, wiedząc, że jesteś wierny i nigdy nas nie opuścisz. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Pośród burz życia jesteś naszą niezawodną kotwicą. Pomóż nam wytrwać w wierze nawet w obliczu przeciwności losu. Obyśmy zawsze pamiętali, że stawianie Ciebie na pierwszym miejscu powoduje przemianę naszego życia i dostosowanie naszych priorytetów do Twojego boskiego celu. W chwilach słabości, Panie, dodaj nam sił. W chwilach zwątpienia dodawaj nam wiary. Obyśmy zawsze zwracali się do Ciebie o przewodnictwo i wsparcie, wiedząc, że zawsze jesteś gotowy nas wysłuchać i pomóc. Twoje słowo przypomina nam w Jeremiaszu, rozdziale 30, wersecie 17. Albowiem przywrócę im zdrowie i uleczę ich rany, wyrocznia Pana. Panie, wołamy dzisiaj o to przywrócenie. Ulecz nasze rany, zarówno widoczne, jak i ukryte, i odnowi nas, abyśmy mogli żyć pełnią i zdrowiem w Twojej służbie. Obyśmy byli świadkami Twojej mocy w naszym życiu i dzielili się z innymi nadzieją i uzdrowieniem, które odnajdujemy w Tobie. Panie, w chwilach przygnębienia i przytłoczenia prosimy Cię, abyś był naszą odnawiającą siłą. Pomóż nam pamiętać, że w Tobie znajdujemy odpoczynek i odnowę. Spraw, abyśmy poczuli, jak Twoja miłość i Twój pokój zalewają nasze serca, usuwając wszelki strach i niepokój. Daj nam odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom każdego dnia, wiedząc, że jesteś przy nas, prowadzisz nas i chronisz. Niech Twoje światło jaśnieje w naszym życiu, rozpraszając wszelką ciemność i przynosząc jasność i cel. W czasach niepewności ufajmy Twojemu suwerennemu planowi, wiedząc, że Ty masz kontrolę nad wszystkim i że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię kochają.
W miarę jak idziemy naprzód w życiu, Panie, prosimy Cię, abyś obdarzył nas mądrością i rozeznaniem. Obyśmy dokonywali wyborów, które uhonorują Twoje imię i przyniosą chwałę Twojemu Królestwu. Pomóż nam być żywymi świadkami Twojej miłości i Twojej łaski, pokazując światu, jaką różnicę robi życie pod Twoim przewodnictwem. Obyśmy byli latarniami nadziei i środkami uzdrowienia dla cierpiących wokół nas. Niech naszymi czynami i słowami prowadzimy innych do poznania i doświadczenia Twojej dobroci i miłosierdzia. Panie, wyznajemy nasze grzechy i prosimy o Twoją ochronę i uzdrowienie w naszym życiu. Chcemy w pełni zaufać Tobie i Twojemu doskonałemu planowi. Zapewnij wszystko, czego potrzebujemy i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Dziękujemy, że zawsze jesteście przy nas, nawet w najtrudniejszych chwilach. Obyśmy mogli odczuć Twoją obecność i Twój pokój, wiedząc, że Ty masz kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Pośród burz życia Ty jesteś naszą niezawodną skałą. Obyśmy zawsze pamiętali, że stawianie Ciebie na pierwszym miejscu powoduje przemianę naszego życia i dostosowanie naszych priorytetów do Twojego boskiego celu. Panie Jezu, jesteś światłem oświetlającym naszą drogę, nadzieją w chwilach rozpaczy i pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Prosimy Cię, abyś nadal nas prowadził, chroniąc nas od wszelkiego zła i pomagając nam żyć zgodnie z Twoją wolą. Obyśmy byli przykładem Twojej łaski i miłości we wszystkim, co robimy. Obyśmy, gdy stawiamy czoła wyzwaniom i udrękom, zawsze pamiętali, że Ty jesteś z nami, wzmacniając nas i prowadząc. Niech nasza wiara będzie odnawiana każdego dnia i abyśmy żyli życiem, które będzie wielbić Twoje imię. Jeśli ta modlitwa dotyka Twojego serca, rozważ subskrypcję kanału, aby otrzymywać więcej przesłaniów wiary i nadziei. Panie, błogosław tym, którzy uczestniczą w tej modlitwie. Niech znajdą w Tobie pocieszenie i siłę. Zachęcam wszystkich, aby starali się o chrzest i społeczność z innymi wierzącymi, aby mogli wzrastać duchowo i znaleźć wsparcie w swojej drodze wiary. Niech każdy doświadczy głębi Twojej miłości i radości życia poświęconego Tobie. Niech w każdej decyzji i działaniu odzwierciedlamy Twoją chwałę i przynosimy cześć Twojemu imieniu. Niech Bóg Wam wszystkim obficie błogosławi. Panie, pomóż nam żyć według Twoich przykazań, miłując się wzajemnie, tak jak Ty nas umiłowałeś. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju i kanałami Twojego błogosławieństwa dla otaczających nas osób. Obyśmy, będąc świadkami Twojej dobroci i miłosierdzia, inspirowali innych, aby szukali Twojej obecności i ufali Twojej uzdrawiającej mocy. Panie, chcemy być światłem na tym świecie, odzwierciedlając Twoją miłość i Twoją łaskę we wszystkich naszych działaniach. Obyśmy każdego dnia wzrastali w świętości i prawości, prowadząc życie, które podoba Ci się. W chwilach rozpaczy zwracajmy się do Ciebie, wiedząc, że jesteś naszą jedyną nadzieją. Odpocznijmy w Twoich ramionach,
ufając, że się o nas troszczysz i że masz dla każdego z nas doskonały plan. Panie, niech nasza wiara każdego dnia się umacnia, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą, będąc świadkami Twojej miłości i Twojej łaski dla świata. Bądźmy źródłami światła i nadziei, wskazując wszystkim drogę do zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy od Ciebie. Nawet pośród trudności wiemy, że działasz dla naszego dobra. Obyśmy zawsze pamiętali o składaniu Ci dziękczynienia, rozpoznając we wszystkim Twoją rękę. Niech nasza wdzięczność będzie ciągłym wyrazem naszej wiary i zaufania Tobie. Obyśmy zawsze byli wdzięczni, nawet za małe rzeczy, uznając, że wszystko pochodzi od Ciebie. Ojcze Niebieski, niech z każdym świtem nasze serca napełniają się głębokim poczuciem wdzięczności za Twoje miłosierdzie odnawiane każdego dnia. Obyśmy mogli widzieć Twoją dłoń w każdym szczególe naszego życia, od świecącego słońca po powietrze, którym oddychamy. Niech nasze oczy będą otwarte na niezliczone sposoby, w jakie nas błogosławisz i chronisz. Panie, pomóż nam rozwijać ducha wdzięczności, który wykracza poza okoliczności, abyśmy mogli chwalić Cię zarówno podczas burzy, jak i ciszy. Obyśmy odnalezieli radość w Twojej niezłomnej miłości i odczuli głęboki pokój, wiedząc, że jesteś naszym żywicielem i obrońcą. Ponadto, Panie, niech nasza wdzięczność pobudzi nas do działania z hojnością i współczuciem. Obyśmy byli narzędziami Twojej łaski, dzieląc się błogosławieństwami z otaczającymi nas ludźmi. Niech nasza wiara w Ciebie znajdzie odzwierciedlenie w naszych codziennych działaniach, ukazując światu dobroć i miłosierdzie, jakie od Ciebie otrzymujemy. Obyśmy byli żywymi świadkami Twojej miłości, inspirującymi innych do szukania Ciebie i zaufania w Twoje zaopatrzenie. Panie, napełnij nasze serca wdzięcznością i pokorą, abyśmy mogli żyć życiem, które będzie wielbić Twoje imię we wszystkim. Niech na każdym naszym kroku odbija się światło Twojej obecności i głębia Twojej bezwarunkowej miłości. Panie, modlimy się za tych, którzy teraz cierpią. Niech w Tobie znajdą pocieszenie i nadzieję. Niech czują Twoją obecność przy sobie, dodając im siły i odwagi, aby stawić czoła wyzwaniom, które przed nimi stoją. Panie, jesteś naszą ucieczką i siłą, najaktualniejszą pomocą w utrapieniach. Obyśmy zawsze pamiętali o tej prawdzie i zawsze szukali Twojej pomocy. Niech każdy, kto uczestniczy w tej modlitwie, odczuje Twoją miłość i Twoją obecność, zostanie odnowiony i wzmocniony Twoją łaską. Panie, dziękujemy Ci, że wysłuchałeś naszych modlitw i że odpowiedziałeś na każdą z nich zgodnie z Twoją wolą. Wiemy, że masz cel dla każdego z nas i ufamy, że działasz w naszym życiu w potężny sposób. Obyśmy zawsze czcili Cię i wysławiali we wszystkim, co robimy. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.